Bardzo się dziś cieszymy, że możemy zaprezentować jeszcze miejsce, gdzie trenują zawodnicy, ponieważ jest to bardzo istotne ze względu na to, że klub, tak naprawdę Ludowy Klub Sportowy, niedawno obchodził praktycznie stulecie swojego funkcjonowania. Mamy doskonałą bazę turystyczną, mamy tutaj prawie 1,5 hektara powierzchni, która jest przygotowana do tego, żeby trenowali zawodnicy, szczególnie zawodnicy z gminy Ślesin, bo to jakby jest dla nas priorytetem. W dzisiejszych czasach, kiedy szukamy alternatywy tak naprawdę dla internetu, oczywiście wszystko jest dobre, co jest w jakichś tam granicach, pewnych normach, natomiast dobrze by było, żeby młodzi ludzie się ruszali i dlatego chcemy ich zachęcić do treningami, tym, żeby mogli tutaj uczestniczyć w zajęciach, ale również, żeby mieli do tego możliwości, czyli żeby ta nawierzchnia, ta trawa była dobrze przygotowana. I oczywiście jest to związane z kosztami, ale satysfakcja młodych ludzi i możliwość osiągania jakichś celów dla nich, rezultatów, może wiązania przyszłości z tym zawodem piłkarza, jest dla nas jak najbardziej najważniejszą tutaj w tym zakresie. Mamy tutaj wykonane i nawodnienia, mamy dobrze przygotowaną trawę, zarówno na boisku głównym, jak i boisku bocznym, ale również pozyskaliśmy środki zewnętrzne na szatnie na medal. To był projekt realizowany w tamtym roku. Całość projektu to było około 250 tysięcy. Z tego kwota dofinansowania około 100 tysięcy, więc to i tak było niezmiernie opłacalne dla nas, a zmieniły się przede wszystkim warunki i sanitarne, i warunki tutaj całego kompleksu, żeby młodzi ludzie mogli przyjeżdżać i właśnie grać na naszym stadionie. Priorytetowym tutaj założeniem jest, żeby to był klub sportowy i on ma tutaj jakby pierwszeństwo w trenowaniu, czyli dla niego uwarunkujemy wszystkie treningi, czy ewentualnie wynajem tego, komercyjny wynajem tego miejsca, ale tak, jest taka możliwość. Są specjalnie przygotowane stawki w zarządzeniu burmistrza miasta i gminy Ślesin. To jest zarządzenie numer 11 z obecnego roku i tam są wskazane dokładnie kwoty, czyli jest to za godzinę wynajęcia całego kompleksu, tu od rozegrania meczów wraz z wynajęciem szatni, około 300 zł za godzinę. 3 lata temu podjęliśmy decyzję o wycofaniu drużyny seniorskiej z 4. ligi, ponieważ koszty utrzymania były bardzo wysokie. Na tym niestety traciły drużyny młodzieżowe. Zmieniliśmy struktury klubu, postawiliśmy bardzo na młodzież. Stworzyliśmy drużynę seniorów, która zagrała w A-klasie. Udało się awansować do Ligi Okręgowej. Z 2 drużyn młodzieżowych, które były 3 lata temu, na dzień dzisiejszy posiadamy 9, z czego aż 5 gra w najlepszych ligach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie. Ostatnio udało nam się zdobyć mistrzostwo w Wrocław Trophy w roczniku 2009. Bardzo dobrze zagraliśmy też na turnieju Viola Cup, gdzie zajęliśmy 2. miejsce na 24 zespoły. Uważam, że w środowisku, w jakim możemy trenować, daje nam najwyższe możliwości. We wszystkich grupach młodzieżowych, czyli 9 grup młodzieżowych plus grupa seniorska, trenuje około 210 osób. Bardzo duże nakłady finansowe tutaj gmina daje, ponieważ trawa jest przygotowana w bardzo dobrej jakości. Uważam, że takiej płyty nie ma nigdzie tutaj w okolicy. Daje nam to naprawdę możliwość przygotowania się. Chcielibyśmy, żeby to miejsce rozwijało się jeszcze bardziej. Jest kilka pomysłów. Tutaj mamy pełne wsparcie pana burmistrza, za co dziękujemy. Liczymy na to, że będzie się to rozwijało dalej. Bardzo ważną decyzją, którą podjęliśmy, było nawiązanie współpracy z Laboratorium Futbolu, które dostarcza nam materiały szkoleniowe, z których korzystają dzieci, no i przede wszystkim trenerzy. Poziom treningu jest przez to bardzo wysoki, czym pozyskujemy dzieci nie tylko z gminy Ślesin, ale też dojeżdżają do nas po około 30-40 km na treningi, ponieważ trening jest na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że stworzenie jednostki treningowej z wyróżniających się dzieci daje po prostu maksymalny rozwój. Chcielibyśmy, żeby nasze drużyny młodzieżowe awansowały do lig wojewódzkich. Mam nadzieję, że to się uda w tym sezonie.